Znajdujemy się na okręgowej wystawie gołębi pocztowych w Żarkach, a moimi gośćmi są prezes Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych Okręgu Kraków pan Wiesław Wojnarski, a także pan Bogdan Bigaj, członek zarządu oddziału Libiąż. Witam serdecznie. Witam. Czy hodowla gołębi pocztowych to pasja? Tak, pasja to bardzo duża pasja. Kiedyś gołębie pocztowe były bardzo popularne jako środek komunikacji na długich dystansach. Czy w związku z tym były i są one obecnie jakoś specjalnie hodowane, trenowane w tym celu? To właśnie jest to, o czym mówimy, nasza pasja, która polega na tym, że to są gołębie typowo sportowe i na różnych dystansach te gołębie są kruszowane, wysyłane na zawody i jest mierzony ich czas. Dlatego to jest właśnie tak, jak wspomniał Pan, żeby używane do przekazywania wiadomości. W tej chwili mamy inne środki komunikacji, natomiast gołębie przez swoją właśnie orientację są wykorzystywane do zawodu i to można powiedzieć, w tym tak to wygląda, nie? A jakie odległości są one w stanie pokonać, by dostarczyć wiadomość? Nasz oddział i okręg Kraków, najdłuższe loty to mamy w tej chwili 1200 km. 1200 km, tak. Bo dłuższych lotów w ostatnim czasie nie było. Nie. A jakie cechy fizyczne powinien posiadać dobry gołąb pocztowy? Gołąb pocztowy powinien przede wszystkim być zdrowy. Po drugie, hodowca musi zadbać o niego, bo wiadomo, żeby przeleciał 1200 km, musi być bardzo zadbany. No i oczywiście też musi być dobry gatunek gołębi, ponieważ nie każdy gołąb się nadaje, jeżeli chodzi o sport, na takie odległości. Bo są gołębie w standardzie, czyli z wyglądu oceniane, ale są gołębie też sportowe, czyli te sportowe, które właśnie przemierzają takie duże ilości kilometrów. Ja może tylko dodam, że te wszystkie gołębie, które są zgromadzone na wystawie, to jest tylko pewien procent gołębi, które muszą spełnić odpowiednie wymagania, żeby się zakwalifikować na taką wystawę. To nie każdy gołąb, którego my mamy, tylko musi ten gołąb, 25% gołębi robi tak zwane, zdobywa nagrody na każdym locie. I żeby tutaj się gołąb zakwalifikował, więc musi spełnić tam odpowiednie wymogi, jeżeli chodzi o kilometraż, jeżeli chodzi o jego, to co kolega wspomniał, że są różne klasy, jest od począwszy od sportu, aż do tych poszczególnych kategorii, czyli A, B, C, to są takie szybsze, wolniejsze, dłuższe loty i to głównie od tego zależy. A jakie są główne cele hodowli gołębi pocztowych? Głównym celem gołębi pocztowych jest przyjemność, ponieważ jak wiemy, gołębie już za czasów wojny były pocztowe, były wykorzystywane do przenoszenia różnych wiadomości podczas wojny i to temu celu służyły. I z biegiem czasu to wszystko się zmienia, ponieważ wiadomo, czasy się zmieniają i hodowcy się zmieniają i teraz te gołębie wykorzystują do celów sportowych, czyli lotują tymi gołębiami, dają na wystawy, tak tu jest. Później z takich wystaw jest wybierana reprezentacja Okręgu Kraków. Ta reprezentacja jedzie do zarządu głównego na wystawę ogólnopolską, a z wystawy ogólnopolskiej są znowu wybierana reprezentacja na olimpiadę, która się będzie w Holandii. Wystawa to także okazja do rywalizacji. W jakich kategoriach będą dziś rywalizowali wystawcy? W kategoriach, właśnie tak jak Pan wcześniej powiedział, w różnych kategoriach są. Kategoria A, kategoria B, kategoria C, kategoria maraton. To już są bardzo dalekie loty. No i tak to właśnie wygląda. Drodzy Panowie, dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzeci raz. Dzięki hojności Pana Burmistrza, którego nie ma, bo zajęty, ale jest następca burmistrza i mamy to podpisane nieodpłatnie. Robimy tutaj imprezy bardzo, a tutaj panowie pomagają, tak burmistrz, jak następca, jak pan dyrektor, ale serdecznie chciałem powitać za pana zastępcę burmistrza pana
Pana, bo tutaj nie mam poprawy, witam Pana burmistrza Lenka Szczyniaka. Witam dyrektora do spraw, a nie ma Pana dyrektora, bo zarządził Pan dyrektor z kopalni. No niestety na tą sytuację, jaka teraz wynikła, niestety nie mógł przyjechać. Witam Pana Przewodniczącego Rady Gminy Liwidosz, Pana Bogusława Gucika. Witam dyrektora Zespołu Szkół w Żarkach, Pana Marcina Głodakczyka. Witam prezesów oddziałów naszego okręgu, ale witam również Pana Marcina Kanaszka, kierownika działu pomocy Urzędu Miasta Gminy Liwidosz. Witam również Pana Michała Zabiernika, redaktora redakcji Przełomu. Proszę Państwa, my przystąpimy do głównej uroczystości. Krakowskiego na rozdaniu nagród za rok 2023. Są to zaległe puchary z regionu 4 Kraków, gdzie zrzeszamy 7 okręgów. I tak, mistrzem Generalnego Mistrzostwa Polski regionu 4 okręg Kraków Paweł Mędrysa. Drugim przodownikiem Generalnego Mistrzostwa Polski regionu 4 kolega Dymek Andrzej Sułkowice. Mistrzem kategorii A kolega Mędrysa Paweł Alwernia Sułkowice. Piąty przodownik intermistrzostwa, kolega Mlak Krzysztof, Kalwaria Zebrzydowska. Zapraszamy. Jeżeli nie ma, zapraszam przedstawiciela oddziału. Szóstym przodownikiem kategorii